Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Środa 23 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również w rodzinie redemptorystowskiej, czyli tam, gdzie posługują redemptoryści, siostry redemptorystki, obchodzimy, przeżywamy wspomnienie błogosławionej Marii Czelesty Krosterozy, założycielki Zakonu Sióstr Redemptorystek. A to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Słuchamy Słowa, karmimy się tym Słowem. Święty Paweł dzisiaj nam w kolejnym rozdziale swojego listu do wspólnoty w Koryncie mówi, że czas jest krótki i że przemija postać tego świata. I w tym Słowie, które dzisiaj mówi o relacji, czy być samemu, czy być w małżeństwie, czy coś w życiu osiągnąłem, czy nie, to żeby umieć przeżywać to, kim teraz jestem i co mam w takiej teraźniejszości. Oczywiście z nastawieniem na przyszłość, na zbawienie, ale też umieć doceniać to, co mam. Bo często my tak może mówimy, przyzwyczailiśmy się do tego, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I jak jesteśmy gdzieś, jak coś nam jest dane przeżywać, to już ja czasem sercem lecimy do przodu. Na zasadzie nawet i bez wielkich odniesień. Jesteś tutaj w pracy, czekasz na to, żeby mieć chwilę wolnego. Jak masz chwilę wolnego, to czekasz już na następne sytuacje, może na pracę. Jak jesteśmy już na obiedzie, to czekamy na kolację. I żyjemy ciągle tym, co jest przed nami. A dzisiaj Paweł nas do tego zachęca, żebyśmy umieli wykorzystać tą sposobną chwilę. Bo czas jest krótki, to, że on się nigdy nie wróci, on się nigdy nie powtórzy. Chodzi o to, żebyśmy umieli to przeżywać, żebyśmy mieli wykorzystywać ten czas. Ten czas to jest dla nas niezwykły dar, jaki Pan Bóg nam dał. To, co w tym momencie jest w Twoim życiu, żebyś nie czekał na jutro, żebyś nie czekał na pojutrze. Jeżeli coś masz rzeczywiście zrobić to teraz. Jeżeli masz komuś coś powiedzieć, to powiedz to teraz. Bo potem w nas jest takie jakieś różne gdybanie, a gdybym wiedział. No i często jest, nosimy potem taki smutek, gorycz, rozczarowanie, że coś nam się nie udało zrobić. To, co masz i czy robisz rzeczy wielkie, czy rzeczy małe, możesz z tego uczynić rzecz piękną, jeżeli też będziesz umiał do tego podchodzić z wdzięcznością. Przed nagrywaniem tego odcinka pojawił mi się taki krótki urywek pewnego jakiegoś tam, jakiejś pewnej wypowiedzi pewnego człowieka, który porównał życie do życia motyli. Że każdy motyl mówi, tam podał, że jest ponad chyba 140 tysięcy gatunków motyli. Mówi, każdy taki motyl ma od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin po to, żeby zachwycić świat swoim pięknem. I to tak mi się też jakby to uzmysłowiło, słuchając tego dzisiejszego słowa, że każdy z nas ma to od kilkanaście do kilkadziesiąt miesięcy, lat do tego, żeby umieć to przeżyć. I to wszystko przemija, wiemy, przemija postać tego świata. To całe piękno i przepych tego świata i to, co rzeczywiście jest dobre, to, co możemy doświadczać, ale to wszystko jest przemijalne. Nic nie trwa wiecznie tutaj na tej ziemi, w naszym życiu. I bogactwo, i to, że komuś się coś bardziej udaje, innym mniej. I twoje bogactwo, i twoja bieda, i to, czy masz dużo, czy masz mało. To wszystko przemija i zmierza w jednym kierunku, w kierunku prawdziwej wieczności, nieskończoności, jakim będzie bycie przy Panu Bogu. Paweł nam chce o tym przypomnieć, żebyśmy właśnie umieli z wdzięcznością, z poczuciem też daru, przyjmować to, co mam, tych, których też mam. I spotkania, i rozmowy. Popatrz dzisiaj na to życie swoje, na ten dzień dzisiaj, bo to może nawet bez jakichś wielkich perspektyw i takich wyobrażeń, ale to jak nawet dzisiaj tak sobie pomyśleć, przeżyć ten dzień, tą sytuację, żeby umieć tak domknąć, tak niektórzy mówią, takim domykaniu dnia, żeby te sytuacje, które mogę zrobić, żeby dzisiaj je wykonać. Kogoś pojechać, kogoś odwiedzić, do kogoś zadzwonić, do kogoś napisać. Już dzisiaj. Bo to dzisiaj mi jest dane. I to, co słuchamy też dzisiaj w Ewangelii, jesteśmy w tym momencie, kiedy Jezus ustanowił 12 apostołów i przedstawia mi swój program. Tak jak Mojżesz, kiedy schodził z góry Synaj z 10 przykazań, dając pewien program życia na wędrówkę, pójście za Panem Bogiem, tak dzisiaj Jezus nam daje taki nowy dekalog. W wersji Łukaszowej on troszeczkę inaczej wygląda, bo mamy 4 błogosławieństwa i 4 biada. W wersji Mateuszowej słyszymy 8 błogosławieństw. Jezus daje te błogosławieństwa jako taki właśnie program pójścia za Nim. Warto się też temu przyjrzeć. Benedykt XVI powiedział, że te błogosławieństwa to jest taki autoportret Jezusa. A papież Franciszek mówi nam, że to jest autoportret chrześcijanina. Że warto przyjrzeć się w tych właśnie dzisiejszych 4 błogosławieni, 4 biada też sobie. Też gdzie upatruje swoje bogactwo, bo dzisiaj Jezus mówi, szczęście jest
zupełnie w innym miejscu niż nawet dzisiaj nam XXI wiek pokazuje. Jak pójdziemy dzisiaj do jakiejkolwiek księgarni lub gdzieś w internecie wystukamy jakiś przepis na szczęście, no to będzie bogactwo. Niektórzy powiedzą, zdrówko jest najważniejsze. A Jezus dzisiaj powie, że to szczęście, bo błogosławieni, czyli szczęśliwi, to są ci, którzy są biedni, ci, którzy są głodni, ci, którzy doświadczają jakichś braków, ci, którzy są prześladowani. A biada tym, którzy są już syci i biada też, których wszyscy chwalą, którzy są przez wszystkich doceniani, bo upatrują całe jakby swoje szczęście tutaj w tej doczesności, w sobie, w tym, co robią. A to wszystko jest takie przemijalne i to właśnie wszystko się gdzieś kończy. I jak zobaczę jakby źródło swojej największej siły, wartości w tym, co mogę zdobyć, tym, co mogę osiągnąć, że to jest moje po prostu szczyt szczęścia, no to czasem się zdarza, że mogę to stracić w jakiś sposób, bardziej lub większy lub mniejszy. I to czasem prowadzi do jakichś nieszczęść takich ludzkich, rozczarowań. Dlatego szczęśliwi nie, Jezus mówi, nie, jak jesteś biedny, jak nic nie masz, to jesteś szczęśliwy. Tylko Jezus to też mówi w takim kontekście, jesteś szczęśliwy, kiedy tutaj doświadczasz braku, ale potrafisz ten brak wypełnić Bogiem. Jesteś szczęśliwy, jeżeli czujesz się na tej ziemi obcy, niezrozumiany, bo to znaczy, że szukasz zrozumienia i wypełnienia swojego życia, odnalezienia swojego życia tylko przy Panu Bogu. Jeżeli ta ziemia tutaj jest dla ciebie takim miejscem, że to wszystko cię nudzi wokół, chociaż nieustannie masz pasję poznawania, rozwoju swojego życia, bo to dlatego, że tylko Bóg jest prawdziwym pięknem, które może wypełnić twoje serce. Żaden człowiek, żadna rzecz, żadne zdrowie, żadne bogactwo, nic to, co takie przyziemne i fizyczne, materialne, nie da mi prawdziwego szczęścia na wieki. Da mi przyjemność na chwilę, ale będzie pobudzało jeszcze większy głód. A tylko Bóg jest w stanie wypełnić moje serce. Tylko Bóg w stanie jest nakarmić moje pragnienia. Tylko Bóg jest w stanie być towarzyszem mojego życia, który mnie nigdy nie zostawi, nigdy mnie nie opuści. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć, do zobaczenia jutro.